Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku Proszę Dmuchać na moim kanale. No i tak, w dzisiejszym odcinku zaraz wam coś pokażę, coś ciekawego, co zrobiłem między odcinkami, ponieważ nie chciałem zanudzać na odcinku, a i tak zrobiłem to w chwilę. Ale jeśli wy jeszcze nie jesteście na grupie, no to zapraszam, ponieważ tam jest post dotyczący Q&A, także spieszcie się, piszcie jeszcze ostatnie pytanie, jeśli macie jakieś ciekawe pytanie, to zadajcie je koniecznie, na grupie jest taki fajny post, także spieszcie się, bo myślę, że od razu jak wrzucę ten film, to pójdę nagrywać Q&A. Zapraszam do grupy, inaczej się nie da zadać pytania, ponieważ pytania są na grupie. Dokładnie, możecie też zajrzeć na inne social media, pamiętajcie też, że jeśli chcecie kolejny odcinek, to koniecznie stawcie łapkę w górę, może tak, nie wiem, 160, ponieważ ostatnio łatwo sobie poradziliście, to 160 łapek po dzisiejszym odcinku, proszę. Dobra, słuchajcie, w dzisiejszym odcinku pokażę wam coś fajnego, co zrobiłem, znaczy coś fajnego, co mi ułatwi po prostu tutaj drogę, nic takiego wielkiego, po prostu zrobiłem tutaj schody w dół i tu jest taką ścieżkę, której nie jestem do końca zadowolony, ponieważ wygląda dosyć dziwnie. Sami możecie powiedzieć, no dziwna to, ta ścieżka, taka, nie wiem czy nie lepiej było tego z jednego materiału zrobić, tylko jak chciałem taki custom, jak to zawsze robię, no i nie zupełnie dobrze to wyszło. No ale dobra, tutaj jest jeszcze ta, taki, nie wiem jak to nazwać, to jest taki taraso droga taka, nie? I tam właśnie, dokąd ona prowadzi, no tutaj będzie port, tu będzie port powstawał w najbliższym czasie, to sobie zaznaczyłem miejsce. Tutaj będzie powstawał port. No i w dzisiejszym odcinku też już zaczniemy coś w stylu, w tym stylu robić, ponieważ dostałem cynk tutaj od graczy na serwerze, że gdzieś w tamtym kierunku, za tą górą, no już kawałek za tą górą, daleko, daleko, jest coś, nie wiem do końca co, jakiś dungeon, jakieś dziwne miejsce, coś właśnie, coś fajnego, żebym sprawdził to na odcinku. Także postanowiłem, że spokojnie ma sprawdzić i tam pójdziemy, no bo patrzcie, nic innego do roboty na razie nie wymyśliłem. Jeszcze wam pokażę, bo tam w tamtym miejscu chyba zaczął budować się quicky, tak mi się wydaje. W sumie tak sobie przechodziłem i patrzę, o, jakaś chata stoi. No właśnie, na ostatnim odcinku właśnie tam quicky już zaczynał dom, no i dzisiaj już troszeczkę bardziej cóż tutaj sobie zbudował. Także wam to szybko pokażę. No, nie wczytuje się. Halo. Co jest grane? Okej. Czyżby dom Quickiego w tajemniczych okolicznościach zniknął? Czemu ja mogę przenikać przez bloki? Co jest grane? Minecraft. O, jest, dobra, pojawił się dom Quickiego. Słuchajcie, w takim... Boże, ale to jest dziwne. Jest dom, nie ma domu. I znowu się pojawia. Także tu jest jakiś dom Quickiego. Mam takie wrażenie, że to Quickiego. Bo jeszcze ostatnio pojawił się Marsz na serwerze. No i dobra, płyniemy w tamtą stronę, tylko ja pójdę po łódkę. Ja tutaj gdzieś łódkę zostawiałem. Więc po tą łódkę sobie pójdziemy i popłyniemy po prostu. Już wszystko chyba, co miałem wam powiedzieć, to powiedziałem, więc pójdziemy zobaczyć, co kryje się w tym tajemniczym miejscu, o którym mi mówiono, i żebym sprawdził ten odcinku, także nie ma problemu, płyniemy gdzieś w tamtym kierunku, to jest, za tymi tutaj wyspami. Mam nadzieję, że to nie jest daleko, no ale w sumie co to za znaczenie. W ogóle patrzcie, na tych, w tym nowym Minecrafcie te łódki, nie? Czekajcie, o, w ogóle mam nogi pod wodą, no ale już mniejsza z tym. No nieźle, fajnie, znika mi świat, a ja jeszcze obrywam, normalnie pięknie, a gdzie jest moja łódź? Pewnie zatonęła, nie? Wpadła przepaść, dobra, będziemy musieli zrobić nową w takim razie. Dopiero co wyruszyłem z naszej wyspy i już od razu, kurczę, połykali, to chyba jest jakiś trójkąt bermudzki, czy co? Normalnie, połknęło mi moją łódź, świat ucięło, nie? Chyba tu gdzieś powinna być wyspa, halo, halo, chyba że zostałem źle poinformowany, no to wtedy by było jeszcze... Dobra, coś widzę. No nie! Czanki, kurde! Dobra, jest, widzę! W końcu się pojawiło. Okej, no nie, mam dzisiaj jakiś problem z czankami, no nieważne. Słuchajcie, lądujemy, o, od razu na lądzie, fajnie, fajnie, szkoda, że jest deszcz. Ej, what the fuck? Czekaj, co to jest? Niedźwiedź na drzewie, nie, jeszcze, o, szkielety, kurde, będę musiał je pozabijać. Przez to, że jest deszcz, to nie palą się, a powinny się palić, jeszcze na pustyni. Okej. Zaraz się zajmę tymi niedźwiedziami. Czemu na pustyni lot się to nie wiem, ale piach jest. Na plaży normalnie niedźwiedzie polarne. No brawo, kto to projektował? No nie, zaraz zginę. O nie! Shit. Gin. Okej. Nie, zaraz zginę. Szybko ratuj się kto może. Dobra, szybko zjedzmy to. I słuchajcie, no i co? Tutaj powinny być jakiś dungeon. No i gdzie to jest? Czy to jest na pewno ta wyspa? Że te niedźwiedzie polarne wskazują, że jest coś dziwnego. Tutaj jest jakaś woda, ale nic poza tym. Słuchajcie. Dobra, to drzewo wygląda podejrzanie, więc ja wejdę na niej i zobaczę, czy tam coś może jest. Okej, jestem. Fajnie, fajnie. O, jest skrzynia. Okej. Ej, znaczniki! Ej, wiem!
Słuchajcie, przecież ostatnio, niedawno mieliśmy konie, prawda? No i te konie, prosiłem was o nazwy dla koni, o imiona. I kompletnie zapomniałem o tym. No właśnie, bo nie miałem znaczników. I mamy znaczniki. O co chodzi? Dobra, tylko co z tymi niedźwiedziami? Czy to jest to tylko? Dobra, w takim razie z tych niedźwiedzi chyba nic ciekawego nie wypadnie. Tak mi się wydaje. Gin. Nic nie wypadło. No dobra, więc wracam do domu. Póki mnie jeszcze tutaj nic nie zabiło. Gdzie jest moja łódź? Kurczę, ile creeperów! Skąd tyle? Gdzie jest ta łódka? Słuchajcie, no i w dzisiejszym odcinku jeszcze uda nam się chyba wziąć i zrobić ten. Nazwać nasze zwierzęta. Ile mamy tych znaczników? 3. No więc idealnie. Mamy chyba 2 konie. O nie. Dobra, ja już wezmę na pierwszą osobę. Tutaj jest mostek. Eku, więc sobie tutaj wysiądziemy. I przejdziemy kulturalnie tędy. Okej. Pięknie, szybko do domciu, pójdę spać i mam nadzieję, że to wszystko się ustatkuje i wynormuje i nie będzie żadnych problemów. Dobra. Tutaj zrobiłem te schody, więc chociaż będzie tyle, że będzie łatwiej. Czy ja będę w stanie móc iść spać, czy jeszcze nie jest noc? Kurde, nie mogę. No nie, to będę musiał odczekać do nocy. Słuchajcie, z tego co widzę, że jeszcze przed zachodem słońca nam się wypogodziło, także mam nadzieję, że jeszcze zdążę, no przed zachodem słońca nie zdążymy. A właśnie, do kowadła musimy iść. Ja ostatnio sobie zrobiłem kowadło, więc mam kowadełko. Trochę to drogie jest, ja myślałem w ogóle generalnie, że to jest ze zwykłych sztabek, co nie? No i tak easy, patrzę sobie, a tu nie! Tu bloki całe, no ale dobra, zrobiłem to kowadło. I teraz tak, pierwsze imię dla naszego konia. To było z tego co pamiętam, Agata napisała, żeby nazwać go Siegfried. Siegfried, chyba napisał. Nie, Siegfried się pisze. Przez D. Dobra, ja najwyżej zmienimy. Siegfried. I drugi to miał być Truffel. Truffel. Pięknie. No i dobra. No i mamy 2 konie do nazwania. Także słuchajcie, teraz idziemy nazwać konie. Już jest co prawda noc, więc ja pójdę jeszcze nie. Tutaj nie w to łóżko. I samego rana myślę, że to zrobimy. Nie mogę, no chyba jeszcze nie ma. Dobra, to ja szybciuteńko to zrobię. Mam nadzieję, że mnie tutaj nic nie pozabija. Ale będzie ciężko. Skąd ja mam w ogóle ten miecz? A, bo to jest ta automatyczna naprawa. Ja się myślałem, że to jest jakiś nowy. Dobra, tylko słuchajcie, że ja teraz będę w ogóle cokolwiek widział. Dobra, wezmę sobie szybko pochodnie do ręki. I dobra, mamy pierwszego konia. I ten dostanie nazwę Siegfried. I tu mamy... Truffel. I tutaj mamy Truffel. Słuchajcie, niestety nie jestem w stanie już więcej... Ej, nie, skąd się ten... To mamy... Ej, chwila. 3 konie mamy? What? Nie, to chyba Eku jakoś przyprowadziło, albo... Bo to jest jeszcze trzeci koń. No dobra, nieważne. Mamy 2, mamy Truffla i mamy Siegfrieda. Najwyżej trzeciego konia to sobie Eku nazwie, ponieważ... No bo mam jeszcze jeden znacznik, tutaj Guda i ona sama niech sobie nazwie. Więc słuchajcie, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Zrobiliśmy dzisiaj więcej niż myślałem w tym całym dungeonie. No nie było nic ciekawego, ale przynajmniej przypomniałem sobie, że znaczniki. Znaczniki do naszych koni. Także mamy już dużo, dużo tych ważnych rzeczy z głowy. Między innymi właśnie odhaczyłem już te koniki. Będziemy w przyszłości budować port i jeszcze tam jakieś zawody nawet pływackie. Będziemy już robić te statki takie, wiecie, z tej modyfikacji na statki, ponieważ jest tutaj ta modyfikacja na statki i będziemy z niej na pewno korzystać i robić jakieś zawody. Dziękuję wam za oglądanie, jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, wpadajcie na wszystkie socjalki, no i trzymajcie się przede wszystkim na grupę. Trzymajcie się, cześć!